Szczęść Boże, coś Wam powiem. Słuchanie Ewangelii, a życie Ewangelią to dwa odrębne sposoby podchodzenia do wiary. Ludzie stojący na brzegu byli słuchaczami, do których mówił Jezus. Ci siedzący w łodzi byli tymi, którzy zaczynali w tej Ewangelii uczestniczyć całym sobą. Polecenie, które wydał Jezus, by wypłynąć na środek jeziora, jest poleceniem, by zaryzykować. Wejście w głąb treści Ewangelii jest zrobieniem tego, o czym dzisiaj nie mamy jeszcze pojęcia, czego jeszcze nie rozumiemy, co wydaje nam się zwykłym szaleństwem. Życie Ewangelią niesie ze sobą jeszcze inne ryzyko, że ludzie, którzy znajdą się na naszej drodze, będą przeciwko nam występować. Będą nas wytykać palcami i oczerniać nas. Będą na naszych barkach próbowali się wybić i pokazać, że oni to z natury są dobrzy. Ale tak prawdę mówiąc, to oni stoją na brzegu. Bez jakiegokolwiek ryzyka, bez stresu. W każdej chwili mogą odejść do swoich zajęć i niczym się nie przejmować. Co innego, kiedy jest się w łodzi z Jezusem u swego boku. Dookoła nas jest tylko woda. Woda, która jest głębią, w której można się zanurzyć i utonąć. Można po niej przejść albo wydobyć z niej mnóstwo ryb. Chcąc doświadczyć tej obfitości, należy zaufać Jezusowi. Ale my raczej myślimy o sobie tak, jak powiedział to Piotr. Odejdź, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. To najprawdziwsza prawda. Nie ma w nas nieskazitelności, wytrwałości, odwagi, tak na 100%. Co więcej, my nawet jeszcze powiększamy swoją niegodność, bo się nie doceniamy. Bo ciągle porównujemy się do innych. I ciągle nam czegoś brakuje. Możemy jednak te nasze słabości wykorzystać jako nasz atut. Papież Franciszek powiedział, kto zaufał Jezusowi, wie, że nie może być letni, ale musi ponosić ryzyko głębszego wyjścia w morze, odnawiając każdego dnia dar samego siebie. Nie możemy siedzieć na mieliźnie naszego życia. Duk in altum, wypłyń na głębie, jest skierowana do nas. Piotr jako doświadczony rybak wiedział, że w dzień nie łowi się ryb. Noc też nie przyniosła żadnych efektów. Rozum i doświadczenie okazały się zawodne, bo nie przyniosły ani dochodu, ani pożywienia. Kiedy powiedział, na Twoje słowo zarzucę sieci, pojawił się nadmiar dobra. Grzesznik może siedzieć w swoim bezpiecznym porcie, ale i może zaufać Jezusowi, który nie przekreśla jego osoby i daje kolejną szansę, nie tyle na poprawę, ile na uwierzenie w siebie. Bowiem Bóg pragnie odbudować i umocnić człowieka, którego grzech powalił i uziemił. Nie sądziłem, że taki cytat się kiedyś pojawi, ale Bruce Lee powiedział, musimy zaskoczyć przeciwnika i uchwycić moment jego bezradności. Tak właśnie postępuje Pan Bóg z człowiekiem, żeby pokazać, jak bardzo się mylimy i jak długo jesteśmy z dala od Niego, będziemy cierpieć biedę. My ciągle możemy się mylić, popełniać błędy, upierać się przy swoim zdaniu i doświadczeniu. Ważne jest jednak, byśmy w tym wszystkim chcieli dobra dla siebie i innych. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, że blask nie bije od nas, ale od Jezusa. A dzięki temu światłu nasze życie nabiera innego sensu. Bogu nie przeszkadza nasza słabość. Obyśmy tylko nie przeszkodzili Bogu w czynieniu z nas ludzi wiary, przez których będzie działała łaska Boża. Niech Was Pan Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.